Ejka, cześć, siemanko, z tej strony ja ci wam przedstawię coś ciekawego. Nie będzie to mój kawałek łóżka, tak jak widzicie, tylko pierwszy Xbox. Tak jest, nowa konsolka w kolekcji. Zresztą szaraczek nazywany przez Sony1994.pl, potocznie zwany PSX, też jest nowy w kolekcji. Xboxa można powiedzieć, że nie kupiłem, ponieważ miałem akurat kiedyś takiego notebooka. Zresztą nawet nie wiem, czy gdzieś nie ma filmu na kanale, ale Lenovo X61. I po prostu klawiatura mi została i znalazłem takie ogłoszenie, że człowiek wymieni się za to. Więc ja napisałem, co by za to chciał. Później słówko do słówka mówi, że jak ja bym mu zrobił taką czynność serwisową, że wymieniłbym taką klawiaturę, która już była zjechana. Gdzieś ją nawet jeszcze w piwnicy mam, tą starą, na sprawną w 100%, to on mi da te dwie konsole. W zasadzie trzy, bo dostałem jeszcze PS3 Slima. Dwa Slima, przepraszam. Bo trójkę to ja mam. PS2 Slima dostałem, ale uszkodzona płyta. I będę tą płytę wymieniał, już mam konsolę rozłożoną. No ale tak, dostałem Xboxa bez kabla AV. Na początku zobaczyłem podpalenie tutaj po wcięciu guzika. Niby tutaj się odpala, ale wyczytałem na internecie, że ta kontrolka pulsująca pomarańczowa, zielona, to właśnie jest efekt taki, że nie ma kabla V. Owszem, kupiłem kabel AV. Już konsolka jest odpalona. Zobaczcie sobie. Tylko, że kabel AV się odpiął niechcący. Tak czasami bywa w tym złomie telewizyjnym. Ewentualnie tu mogłem też nie dopiąć. No i tu właśnie, moi drodzy, nie dopiąłem chyba. Nie, dopięty jest akurat. Także zobacz sobie. Zobacz sobie. Jak widać, Xbox startuje. W Xboxie jest oryginalny dysk, konsola jest nieprzerobiona. I zobaczcie sobie. Usunąłem wszystkie savey, ponieważ to były takie gry, w które i tak bym nie grał, typu Spider-Man itp. Muzyki też nie ma, bo nie było nawet. A sprawdzałem napęd, czy ta płyty. Zobaczcie sobie. Fajna sprawa. Folijka jeszcze jest nawet na przodzie. Dlatego postanowiłem kupić kabel AV od razu. Teraz zobaczcie sobie. Widzicie to? Tutaj nie jest tak jak u Sonika, że po naciśnięciu tego guzika trzeba coś tam wciskać i tak dalej. Po prostu tacka mi się otwiera. Sonic poza tym ma bardziej porysowaną obudowę. Ja, jak widać, mam czyściuteńka. Gdzieniegdzie są tylko jakieś brudy. Tutaj jeszcze w tych jest pozakurzany. Powiem szczerze, w PS3 Super Slimie tak samo mam. No i może tak, trochę o tym, co dostałem do zestawu. Dostałem Xboxa, dostałem tego pada. Oczywiście z końcóweczką. Dostałem kabel zasilający. Dostałem PSX-a z oryginalną kartą, padem. Grą Gran Turismo. Co śmieszne, gra jest w wersji NTSC, ale konsola jest na szczęście przerobiona, więc tu lipy nie ma. Jestem jeszcze jakieś tam parę słabiutkich gier. Dostałem jakieś kable AV. Dostałem PS2 Slima bez zasilacza. Uszkodzoną właśnie. Dostałem trzy mikrofony do takiej zabawy na mikrofona, z czego jeden wywaliłem, bo nie działał. Sprawdziłem już go pod radiem samochodowym. Dwa są, dostałem jeszcze taką przystawkę do tego właśnie, żeby podłączyć to PS2. I dostałem jeszcze tutaj taki, był przyczepiony odbiorniczek do pilota, ale nie potrzebuję czegoś takiego, ponieważ ja tego nie będę używał jako odtwarzacz wideo, tylko po prostu jako konsoli do gier. I jak widać, konsola działa. Bez problemu wszystko tu się odpala. Po prostu nie mogę, można powiedzieć, już nie podarować sobie jak raz na godzinę jej nie odpalę. Generalnie powiem tak, za jakieś 2 tygodnie będę zamawiał sobie grę Driver Trójka na tą konsolkę i już będę pykał, bo na razie gier nie mam, tak jak mówię.
Konsola jest wyposażona w dysk 10-gigowy, ale nie wiem, czy wiecie, ale praktycznie każdy dysk, który jest zainstalowany, to każdy dysk jest w jakiś sposób tam zmodyfikowany w sensie pamięci. Czyli jak mam 10-gigówkę, to tych 10 giga nie ma. Na przykład jest 8,5 giga, 8 giga, 9,5 giga, w zależności od każdego egzemplarza. I to jest, zobaczcie sobie. Total i available, to mamy bloki tak zwane. O tutaj, o dokładnie. Xbox Hard Drive. Total and available 15,000. 50 tysięcy bloków. Tutaj mamy tak samo napisane. I to się, moi drodzy, w tym okienku pokazują nam save. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy save, na przykład już z takich bardziej luksusowych gier jak GTA, Vice City, San Andreas, Driver Trójka też między innymi, każdy bloczek taki, znaczy każdy taki jakby jeden punkcik save'u zabiera około 400 bloków. Razy 5, ponieważ tego jest minimum 5 takich w okienku. A bywa też, że jest takich i z 9 tych okienek, więc tu już jest naprawdę dużo ilość bloków potrzebna. Wymienię tu fakt na początku dysk na 80-gigowy, ale wyskakiwał mi błąd. Z czego się dowiedziałem, że tego Xboxa trzeba przed wymianą przerobić. Dlaczego jest potrzebna taka specyficzna przejściówka, o której mogę trochę opowiedzieć, ponieważ sam chcę sobie taką kupić, ale na razie nie dysponuję pieniędzmi na takie rozrzutność, że tu jest taka sama wtyczka, ale to jest zamiast takiego podłączenia. Nie wiem, czy mi aparat wyostrzy. Może na tej wtyczce bardziej mi wyostrzy. Między gniazdo na taką wtyczkę, czyli to jak widać jest podłączenie, każdy kto ma to sobie może sprawdzić, gdzie jest takie gniazdo. To nie ma takiego gniazda, tylko jest w tym miejscu po prostu zwykła wtyczka USB w standardzie 2.0. I przez to właśnie przerabiamy przez USB i później możemy sobie wypalić płytkę z heksenem. Szczerze powiedziawszy, swoją płytkę nawet wypaliłem z heksenem, ale się dowiedziałem, że muszę najpierw Xboxa przerobić, co już niestety nie jest takie fajne w zrobieniu. Ponieważ jak ja odpalam heksena, to mi po prostu pokazuje, że jest jakby nieprzerobiony, tak? Czyli tu trzeba jakby wszystko robić od nowa, tak? Ja na tym akurat się na Xboxach zbytnio nie znam, ponieważ to jest mój pierwszy Xbox. No i tak jak mówię, to będzie do gier na oryginalnych grach. Nie będą to piraty wrzucane na twardziela. W przerobionych wersjach na oryginalnych softach było tutaj napisane Evo X w tym miejscu. Stąd wiem, że taki przykładowy Sonic ma przerobionego i on za pomocą płytki jest w stanie uratować swojego Xboxa, ponieważ on ma przerobionego. Ten, jak widać, jest nieprzerobiony. To jeszcze raz wam pokażę. Zobaczcie. Patrzcie na lewy górny róg. Widzicie? Nie ma tego znaczka Evo X. Mój jest oryginalny Xbox. Mało tego, powiem wam więcej. Ja go pierwszy raz rozbierałem ostatnio. Czyściłem go i tak dalej. A wystarczyło kupić AV i tyle. Nie zrywać plomb po prostu. No nie powiem tak, jestem bardzo zadowolony z zakupu. W zasadzie z wymiany. Xbox naprawdę nie ma sobie problemów z działaniem na dzisiejszych czasach. Można go podłączyć do internetu, nawet powiem wam szczerze, że podłączałem takim długim kablem i próbowałem odpalić Xbox Live, co niestety nie szło. Będę budował sobie jeszcze z płyty meblowej pod to, akurat pod wszystkie gry, konsole, znaczy się, będę budował sobie taką szafeczkę fajną, elegancką. To już jak ja zbuduję i poustawiam wszystko włącznie z PS2, jak już zrobię, to nagram wam film. Łącznie mam aktualnie 4 konsole sprawne do podłączenia, do odpalenia, ale z czego na 3 już mogę grać tylko. No bo ta jest bezgierna na razie. Jak kupię grę, będą 4 konsole do grania. Babcia wczoraj do mnie mówi, to sprzedaj te konsole. Ja mówię, nigdy w życiu. Dlatego, że Xboxa takiego ja nawet w najgorszym przypadku, jeśli miałbym kupować klawiaturkę, to bym zapłacił za niego, za klawiaturę około 50-60 zł. A konsola jest jedna, warta ta około 150 zł.
Do tego PS1, do które dochodzi, to jest wartość około 100 zł. Z grą Gran Turismo to jest około 120 zł z oryginalnym padem i memorkiem. A PS2 Slim to tam grosz, dosłownie chyba 3 dychy. No i już mam około 200. Nie chcę tu być przesądnym, ale to tak naprawdę ludzie oddają te Xboxy już powolutku, bo wyszedł teraz Xbox One Pro, który, no, powiem wam szczerze, jest taki. Nie miałem go nigdy, nie widziałem go na żywo, ale z tego, co ludzie mówią, jest lepszy niby od PS4 Pro. Ja powiem tak, zawsze grałem ogólnie na PlayStation platformie. Najpierw grałem na PS1, później na dwójce, później na trójce i później znowu gram na łance. I X jeszcze w dodatku. Kiedyś też grałem jeszcze na PSX i powiem, że no, to jednak jest różnica. Generalnie wam powiem tak, ten Xbox, który jest z roku 2000, zaraz wam powiem dokładnie z którego, ponieważ to jest data produkcji od spodu. Trzymam od spodu, ale mam, nie, dobrze trzymam. 16 listopada 2002 roku, w tym roku została ta konsola wypuszczona do sprzedaży. I powiem wam szczerze, że ona bije na głowę takiego PSX-a czy takiego PS1. Dlaczego? Konsola ma procesor około 700 MHz, a tamten szarak przykładowy ma procesor około 100 MHz w takim przedziale. No więc różnica przynajmniej sześciokrotna. Więc tu wam powiem, naprawdę jest kolos. A do tego jeszcze, gdzie Xbox ma 10-gigowy dysk, powiedzmy. No to jest naprawdę kozacki sprzęcik. Chciałem mieć zawsze Xboxa. Mam Xboxa. No i to jest naprawdę fajny sprzęt. Tu zobaczmy nawet na przód. Tutaj widać, że w stanie jest idealnym Xbox, bo po czym można poznać, że Xbox jest w stanie idealnym? Zobaczcie sobie. Może wyłączę te kable, żeby mi nie porywały się tutaj, nic się nie podziało złego. Zobaczcie sobie, jak można łatwo poznać, czy Xbox jest dużo użytkowany, czy głównie stał w pudle na przykład. Tutaj w tych gniazdach na pady lubi się zbierać syf różnego rodzaju. Czy to brud spod paznokci, czy to tego typu. Tu jak widać naprawdę nie ma żadnego brudu. Zastanawiam się powolutku, czy zmieść tu past na procesorze i na karcie graficznej. Ale na razie jak się nie przegrzewa, to jest oki. A wam pokażę jeszcze to o co mi chodzi. Jeszcze dlaczego tutaj to. Ogólnie rzecz biorąc, to tak jakby się odpalało. Zobaczcie sobie. Zobaczcie, widzicie? Teraz jest kabel niepodpięty, bo kabel leży tam. A teraz zobaczcie, ja podłączę kabelek. Tylko muszę najpierw trafić w gniazdo. Odpięty i zobaczcie sobie. Nic nie mryga, nic się nie dzieje. Wszystko jak widać działa. Także jeśli macie takiego Xboxa, nie macie AV, pomyślcie najpierw, czy nie kupić AV, jeżeli macie taką usterkę i czy nie przywrócić Xboxa po prostu do życia. Ja myślę, że z tej strony będzie na tyle. Ja będę powoli kończył. Nagram prawdopodobnie jeszcze drugi odcinek, jak dostanę tą grę od kuriera. I już sprawdzimy sobie wtedy laser. Ogólnie mi chodzi tylko o to, czy tutaj na przykład w trakcie gry nie będzie wyskakiwać jakiś błąd. Ponieważ widziałem na internecie, w niektórych przypadkach wyskakiwał.
To jest kwestia tylko kalibracji ogólnie rzecz biorąc, ale wolałbym nie rozbierać tego napędu, ponieważ on ma jeszcze plombę gwarancyjną, na czym by mi bardzo zależało. On czyta płyty muzyczne. To nawet mogę pokazać, prawdę powiedziawszy. Bo tu mam akurat płytkę taką jakąś. No i teraz patrzcie, samo to odtwarzanie wyskoczy. Bardzo bym wam prosił, jeszcze nie piszcie w komentarzach, przez ten trząchać ręką, za to sobie stać. Wszystko kręci się jak pozytywka. Kółko, to samo wychodzi. Wszystko kręci się jak pozytywka. Jak widać, wszystko działa. Ja będę powoli kończył, tak? Ja powoli się z wami żegnam. Z tej strony zapraszam was na fanpage na fejsie, jak zwykle link w opisie. Zapraszam również do subskrybowania i lajkowania kanału. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemanko, nara, pozdro.